Koniunktura. Elżbieta Grzeszczuk, chętko witam Państwa. W studiu jest Bożena Ziemniewicz, wiceprzewodnicząca Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Witam Panią serdecznie. Witam panią, witam Państwa. Dań, dane są optymistyczne. Z badań wynika, że 59%, aż 59% pracowników w Europie deklaruje potrzebę szkoleń, chęć szkolenia się, podnoszenia kwalifikacji, a Polska wypada jeszcze lepiej w, tym, w tych badaniach, aż 67%. Z tego można wysnuć wniosek, że ten rynek szkoleń, podnoszenia kwalifikacji. Rozwoju ma się bardzo dobrze w naszym kraju, czy pani od wielu lat związana właśnie z, z, ze szkoleniami potwierdza to. No, cudownie, że ludzie deklarują chęć uczenia. No się. właśnie teoria sobie, a życie sobie. Natomiast inne badania dotyczące zaszłości, czyli informacji o tym, czy ktoś się szkolił czy nie, są nieco inne i od lat. Polska ma średnią znacznie niższą niż, Polska ma wskaźniki niższe niż średnia europejska. Tylko jedno zastrzeżenie, mówimy o rynku szkoleń. Rynek szkoleń odszedł do przeszłości. Nie mamy teraz do czynienia z rynkiem szkoleń, a raczej z rynkiem usług rozwojowych, co zresztą jest dostrzeżone wyraźnie w regulacjach, chociażby w ustawie. O zintegrowanym systemie kwalifikacji, y, czy w jakichkolwiek dokumentach, na których opiera się działalność w tym zakresie, parp Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która prowadzi bardzo systematycznie badania y, pod nazwą y, y, Diagnoza Kapitału Ludzkiego, bo ten kapitał ludzki determinuje rozwój gospodarki i rozwój kultury, a jednocześnie sam. Podlega wpływom gospodarki i kultury bardzo wyraźnie. Czyli deklarujemy, że chcemy się rozwijać, chcemy się szkolić, chcemy podnosić kwalifikacje, ale z tego, co Pani powiedziała, praktyka pokazuje, że jest inaczej: że znacznie tak. mniejszy procent rzeczywiście w tych różnych formach rozwoju czy szkoleń, to już mniejsza o definicję, bierze udział. Tak. Przede wszystkim. Należy popatrzeć na rynek usług rozwojowych pod kątem tego, po co szkolenia czy inne usługi rozwojowe są naszym uczestnikom. To znaczy, tak, z jednej strony te formy usług rozwojowych mają służyć adap adaptacyjności kapitału ludzkiego. Czyli no właśnie po polsku mówią, ludzie się szkolą, żeby zmienić pracę, żeby dostać awans albo y, otworzyć własną działalność gospodarczą. To jest jeszcze jeden powód bardzo często powtarzany, stąd duża liczba szkoleń y, takich hobbystycznych chociażby, tak? Czyli po prostu dla przyjemności. Y, natomiast rzeczywiście głównym to jest segment tego rynku, że Mamy czas, często i pieniądze, żeby właśnie Niestety myśleć o własnych niewielki. pasjach, hobby. Niestety niewielki. To jest kilkanaście procent, 12-13 procent tych wszystkich usług rozwojowych, które mają miejsce na rynku. Najczęstszą przyczyną, powodem jest oczywiście chęć podniesienia swojej wartości na rynku pracy. I to jest ogromnie istotna sprawa z punktu widzenia pracodawców. Część pracodawców z segmentu. Przedsiębiorstw dużych, bardzo często korporacji, nie ma z tym problemu żadnego, ponieważ tam są ogromne fundusze szkoleniowe. Natomiast mali, mikro, mali, średni przedsiębiorcy mają problem ze sfinansowaniem takich usług rozwojowych, które pozwolą pracownikom nadążać za bardzo dynamicznym rozwojem we wszystkich dziedzinach właściwie funkcjonowania, we wszystkich obszarach życia zawodowego. Rozwój technologii spowodował gwałtowny, lawinowy przyrost potrzeb, i te potrzeby trzeba zaspokajać. Do niedawna źródłem finansowania takich usług rozwojowych, bardzo najbardziej na rynku potrzebnych, były fundusze unijne, ale to niestety e, okazało się nieco chybione, bowiem o rodzajach szkoleń. I tutaj mówię świadomie szkoleń, a nie usług rozwojowych, nie decydował popyt, tylko podaż. Czyli ktoś no wymyślał, po się sobie... Mówi, że to były szkolenia dla szkoleń i że te szkolenia prowadzone z funduszy unijnych, no, że one zepsuły rynek. Tak, ale zepsuły rynek głównie dlatego, że rynek jest mechanizmem samoregulującym się. Więc jeżeli wrzuca się na ten rynek bardzo dużą E, liczbę szkoleń, czyli wzrasta podaż szkoleń, które nie są dostosowane do popytu, bo decyzje o tym, że takie szkolenia mają być, nie podjęli przedsiębiorcy, którzy wiedzą czego poszukują, jakich kompetencji tylko ktoś, poszukują, kto tylko projekt. urzędnik. Nie, to nawet e, firmy no tak, przygotowujące bo... projekty przygotowywały dokładnie takie projekty, na jakie było zapotrzebowanie ze strony urzędników. To niestety w ten sposób No wygląda. tak, przystępuje się do jakiegoś konkursu, i. I się pisze, jak najlepszy projekt, zupełnie niekoniecznie odpowiadający potrzebom, potrzebom rynku. I tak to niestety funkcjonowało. Oczywiście ustawodawca dostrzegł to po czasie, ale dostrzegł to. Dlatego w tej perspektywie finansowej funkcjonuje, a właściwie ma funkcjonować nieco inny system, system oparty właśnie na popycie. Czyli po prostu to przedsiębiorcy z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mają prawo wybrać sobie takie szkolenia i usługi rozwojowe, i tutaj jest bardzo ważne, że już nie same szkolenia, a usługi rozwojowe innego typu, na które mają zapotrzebowanie. Mają zapotrzebowanie często, ale nie mają pieniędzy z tego, co pani powiedziała już, że te małe, małe przedsiębiorstwa no, mają problem z finansowaniem, a czy z Pani doświadczenia, jak wynika, czy ludzie sami często finansują swoje szkolenia, dokształcanie i, i te usługi rozwojowe? Tak, inwestują w siebie, ale w ograniczonym zakresie, ponieważ tego typu usługi są naprawdę bardzo kosztowne. Na przykład usługi coachingowe, bardzo skuteczne. Ehm. No właśnie tutaj dochodzimy jeszcze do innego wątku, czyli też jak te szkolenia, tak mówiąc najprościej, zmieniły się. Od, od tych bardzo prostych form, od których zaczynaliśmy korzystając z funduszy unijnych. Dzisiaj one są bardzo specjalistyczne też w formach wykorzystującej nowoczesne technologie. Internet wyglądają zupełnie inaczej. Rozwój form usług rozwojowych to jest już zupełnie inna sprawa niezależna od funduszy unijnych. Powiem tylko jeszcze o tych kwestiach finansowych, jak to wygląda w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Dlaczego bez funduszy? Bez wsparcia, dlaczego nie mogą sobie na to pozwolić? Przedsiębiorca szkolący pracownika, czyli delegujący go na szkolenie, czy jakąkolwiek inną formę rozwojową, musi zapłacić za to szkolenie musi zapłacić za zastąpienie pracownika na miejscu pracy i jeszcze na dokładkę w związku z tym, że z powodu szkoleń należy się pracownikowi dodatkowy czas urlopowy zapłacić za urlop. Czyli, jak gdyby szkolenie pracownika to nie jest koszt, na fakturze zapisany do zapłacenia przez przedsiębiorcę. To jest trzykrotnie więcej. Stąd problem ze szkoleniem pracowników. Mało tego, przedsiębiorca, mały przedsiębiorca, który zainwestuje w swojego pracownika, często. Stoi Szkoli przed go faktem, dla kogoś innego. Stoi przed takim faktem, że musi rzeczywiście go dużo lepiej wynagradzać, lub go traci na rzecz innej firmy, która może sobie pozwolić na wypłatę wyższego wynagrodzenia. Stąd pewnego rodzaju dylemat wśród takich przedsiębiorców: szkolić czy nie szkolić. A wysyłać pracowników na tego typu usługi rozwojowe na to, żeby skorzystali z tego typu rozwoju, czy nie. Dla mnie odpowiedź jest prosta, w związku z tym, że ja funkcjonuję w sferze lifelong learning od dawna i właściwie wiem, że jak długo człowiek się rozwija, tak długo żyje. W momencie, kiedy przestaje się uczyć, rozwijać, to, to, to życie no przestaje żyjemy, być życiem, ży, tylko jest ży, wegetacją. Żyjemy w takich czasach, gdzie właściwie dzisiaj już nie ma zawodu na całe życie, albo y, bardzo rzadko się to zdarza, także wszyscy właściwie nieustannie. Będziemy się uczyć, kształcić, dokształcać, zmieniać też zawód. Także ten rynek ma problem z kształceniem. Bardzo młodych dużą przyszłość. Ludzi, ponieważ ucząc studentów na pierwszym roku, powiedzmy jakiejś technologii, a mamy już stuprocentową pewność, że na trzecim roku ta wiedza będzie nieaktualna. W związku z tym, wszystkie uczelnie, ale też i to, co my robimy, to znaczy firmy rynku usług rozwojowych. Są nastawione na to, by dać ludziom narzędzia. Czyli wy też nieustannie się uczycie, dostosowując się do wyzwań współczesnego świata. tak taki, to musimy nie tyle nadążać, co lekko wyprzedzać, ponieważ tylko podążanie za rozwojem technologii nie wystarczyłoby nam. Właściwie my też kreujemy ten rynek w jakiś sposób, komunikując, jakich narzędzi potrzebujemy, by lepiej ludzi. Uczyć. To jest słowo bardzo wąskie, ale by lepiej ludzi dostosować do musimy sprostania wszyscy? potrzebom. Tak, uczyć się musimy rzeczywiście wszyscy i bez bo, przerwy, bo. ponieważ inaczej nie zdołamy e, sprostać, sprostać wyzwaniom oczekiwaniom, i oczekiwaniom. dziękuję pięknie, dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.